Marta Pruchniewicz. Warto czytać. Warto czasem książki czytać, bo to bardzo ważna sprawa. Książka to dobry przyjaciel i z nią super jest zabawa. Książki czyta moja mama, tata, babcia oraz dziadek, więc bycie książkowym molem to na pewno nie przypadek. Jak już jedną przeczytałam, to na dobre mnie wciągnęła. Chęć do wiedzy zdobywania serce, duszę ogarnęła. Teraz czytam nałogowo i wciąż jeszcze jest mi mało. Nie sądziłam, że to będzie się tak bardzo podobało. Lubię książki przygodowe, historyczne, naukowe, znane bardzo poematy lub wierszyki kolorowe. Książka spełnia nasze wizje, o których marzymy skrycie. Z dobrą książką, mówię szczerze, łatwiej idzie się przez życie. Więc zachęcam do czytania, moi przyjaciele mili, byście moc ciekawych rzeczy dzięki książkom swym odkryli. Ja, choć jestem jeszcze mała, przysięgam przy tacie, mamie, pasją moją jest czytanie. Niech tak zawsze już zostanie! Hej Lisku. Czytał tata Mariusz, czyli Mariusz Rzepka. Dzięki, że jesteś i do usłyszenia.